Filmik ten jest już ósmą częścią o tym, czego nie należy przechowywać w lodówce. Analizujemy tu cały czas artykuł z niemieckiego portalu Stern.de, który mówi właśnie o tym, co należy, a czego nie należy przechowywać w lodówce. Mówiliśmy już o pomidorach, o bazylii, o chlebie, mówiliśmy o awokado, o miodzie, o kawie. Ostatnio mówiliśmy o pyrach, czyli o ziemniakach. A teraz mamy część na temat czosnku. I mamy tutaj taką informację, bardzo krótką, sami widzicie. Knoblauch, to jest właśnie czosnek, Knoblauch fängt im Kühlschrank an zu sprießen, wird gummiartig und schimmelt letztendlich. Czosnek fängt an. To jest czasownik rozdzielnie złożony. Anfangen to jest zaczynać. Knoblauch zaczyna w lodówce kiełkować, tak? Kiełkować. Wird gummiartig, staje się taki gumowaty, und schimmelt letztendlich. Schimmeln to jest pleśnieć, czyli i pleśnieje, i w końcu pleśnieje, tak? Ostatecznie pleśnieje. Deshalb, czyli dlatego, Knoblauch gehört nicht in den Kühlschrank. Dlatego też miejsce czosnku nie jest w lodówce. I to tyle. W kolejnym odcinku pomówimy o oleju. Właśnie, czy olej powinniśmy przechowywać w lodówce, czy też nie. Mnie czasami zdarza się włożyć olej, nie wiedzieć czemu, nawet się nie zastanawiałem, do lodówki. Tak samo kiedyś było w moim przypadku z czosnkiem. Też kiedyś czosnek przechowywałem w lodówce i faktycznie kiełkował. To się zgadza. Jeszcze czosnek w lodówce mi nie pleśniał, ale może dlatego, że był krótko przechowywany przeze mnie w lodówce i skiełkował faktycznie. Zachęcam Was cały czas do uczenia się niemieckiego wraz ze mną. Subskrybujcie mój kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co prezentuję Wam na filmach, które dla Was robię.